Yo amigo, witam serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Była się podłoga oczywiście niezmiennie z tej strony i po jakże kuriozalnych przeprawach w ostatnich dniach na platformie Twitch TV, kto był, ten doskonale wie. Udało się zakwalifikować na ostatniego FGS-a już w tym roku, ale przed nami jeszcze dwa. Pierwszy w ten weekend, który wraz z moimi kumplami z Apodzi rozgrywamy w Niemczech, a mianowicie w Stuttgarcie. Ostatni pod koniec maja, jeszcze nie znalazłem gdzie, bo jeszcze sam nie wiem. Oprócz tego przygotowałem dla was najlepsze paciuchy z ostatnich dni, takie jak nagrody, paciucha oczywiście z ikoną i to całkiem konkretnie na papierze, ale czas też omówić ekipę, która trochę się zmieniła względem tego, co ostatnio mieliśmy na FGS-ach, bo wyszły nowe ikonki, być może które się w składzie znajdzie, lecimy. Tutaj teamy, którym udało się wbić regionalsy, umówmy się, że obrona jest połowicznie całkiem niezła, bo jest Lewiaszyn, jest niesamowity Tomas Menie, Sergio Ramos, który rozegrał i tak mniej spotkań niż Jośko Gwardiol, najstarszy Lucio, oczywiście Alfonso Davies, który jest świetny w ofensywie, w pomocy niezawodny rzut Bellingham oraz trafiony Lothar Matthäus, w ofensywie Alova Run, zwykły Mbappé, tutaj grał również Benzema Toty, a jeszcze przed nim Ginola 89, Christopher Nkunku oraz Vinicius Junior, który zagrał 180 meczów, 135 bramek, 71 asyst. Dobra karta, bardzo dobra karta, trzeba mu to odnieść, że jednak strzały wewnątrz pola karnego ma naprawdę dobrze zbudowane względem tego, jak to wyglądało na poprzednich kartach Brazylijczyka. Do tego 97 staminy, niezawodne pejsiwko, jeśli się go dobrze potrafi wykorzystać, naprawdę robi sporą różnicę i zamieszania, jeśli chodzi o defensywę rywala. Ale też nie ukrywam, że parę razy była przekmina, żeby go nie wymienić, bo uważam, że nawet taki Cantona 94 jest troszeczkę lepszą kartą. A tutaj przed waszymi oczami jedenastka, którą planuję wyjść na FGS, a przynajmniej tak to do tej pory wygląda. Oczywiście przede mną jeszcze wiele praktyków, także możliwe, że to się oczywiście zmieni. Ale mamy Van der Sara, mamy Menie oraz Sergio Ramosa, obok niego Lucyna, Capdevila, oczywiście mamy Jude'a Bellinghama, tak jak w poprzednim składzie, Zinedine Zidane w miejscu Lothara Matthäusa, bo ta jego karta wygląda naprawdę mega dobrze, 5 na 5, mega wysoki chłop, potrafił zawsze strzelać, potrafił zawsze dryblować, teraz jeszcze potrafi biegać oraz bronić. Christopher Nkunku, Alova Run 90, Ronaldo 0,96 oraz niezawodnik Kylian Mbappé wersji Team of the Year. Sami ocenicie, czy ekipa jest porządna, może coś by się zmienili, zapominajmy oczywiście o upgrade'owaniu takich kart jak Nkunku czy Alova Run na Messiego Toty, ponieważ możemy wykorzystywać tylko właśnie 4 takowe karty. W moim przypadku jest to Zidane, Nazario, Bellingham oraz Mbappé. Bramkarz oczywiście się do restrykcji nie zalicza. Zachęcam do pomocy, opakowania, subskrybowania, a teraz wbijajcie oczywiście na dalszą część tego materiału, gdzie przed nami ikonka między innymi. Dajcie coś panowie. Pod ikonkę. Cały czas grasz 4-3-2-1 jako wyjściowa formacja? Nie, zazwyczaj gram 3-4-2-1. Tak czuję sobie, grałem 4-3-2-1, grało się fajnie, to dzisiaj też klikam tym. Co my tu mamy? Mamy Mane! Mane 8-9, no i pięknie, i pięknie. Serdecznie was witam na nagrodach za Division Rivals. Jest z nami dzisiaj Romelu Lukaku, przyszła legenda Barclays Premiership, najlepszy napastnik Chelsea, Lone aktualnie na wypożyczeniu, bo Chelsea nie chce dobrych zawodników. Benz? Benz? Oj, czekaj, Walkout, nie spodziewałem się, że w tej pasce będzie Walkout, halo? Mój ulubieniec Rodri w koszulce. Badaj! Nie. Jest, coś do mnie idzie. Fonsy. Nie. Marquizio. Sergio Romero, kurde, ulubieniec, ulubieniec. Ja Sergio Romero grałem kiedyś karierę bramkarzem, kurde, aż do końca jego kariery, nie? Wtedy nie był taki stary. Sergio Romero, normalnie grałem karierę bramkarzem. Nie grał kiedyś... Tak, 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 był zmiennikiem Davida De Gea, no. W jedną, w drugą, pik, pik, pik. Skriniar? Skriniar, jeszcze go dzisiaj nie było. 75 plus X5. Zawsze dużo ukautów, jak nie ma żadnego dobrego eventu, albo po prostu drużyny z dobrymi kartami, obfitymi. Albo to jeden z trzech, Jezu, myślałem cały czas, że to jest... że to jest paka. Dobra, otwieramy go na szybciora, bo nie ukrywam, jestem głodny gry. A będziemy grać z pomocą nikogo nowego, ciekawego, bo cały czas leci tutaj mega sraka, papę. Let's go, let's go. Di Natale. Dobra, otwieramy ten pierdzielnik. 84x7, jedyny kontencik, które dzisiaj otrzymaliśmy. O kurde, no to zajebiste SBC, 84x7. O kurde, call! Czemu te karty się nie pokazują? To jest ten Joe Call? 4x4 Joe Call. Prawa noga. Pis, 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 root. 89 plus root hulit. Root hulit! Kurwa, porażka, to jest porażka, to jest kolejna życiowa porażka. Ja pitole, no nawet overalla nie dali, stary, nawet nie ma overalla. 90 mi raz w klasę.